Batalia o Monte Cassino z różnym natężeniem toczyła się od 17 stycznia do 18 maja 1944 roku. Stoczyli alianci w tym czasie kilka bitew. Po trzech atakach ze stycznia, lutego oraz marca 1944 roku, w czwartej fazie natarcia, zadanie zdobycia ostatniego wzgórza przed Rzymem przypadło korpusowi generała Władysława Andersa. 18 maja o świcie wzgórze Monte Cassino znajdowało się już w rękach Polaków. O godzinie 10:05 strzelec karpacki zatknął na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę. Było to wydarzenie, do którego z dumą odwołują się kolejne pokolenia Polaków. Stało się symbolem najwyższych wartości polskiego ducha, a szczególnie odwagi i gotowości oddania życia za wolność naszą i waszą. Jak wielka musiała być w tych młodych sercach miłość do ojczyzny, aby na obcej ziemi przelewać krew w nadziei na jej wyzwolenie. Z jakiej dywizji pan pochodzi? Z 5. dywizji, 5. batalion karabinów maszynowych. Wow. A tutaj byłem na punkcie obserwacyjnym. Moje zadanie było utrzymać linię telefoniczną pomiędzy naszym punktem obserwacyjnym, aha, a dwoma tymi zjadami ciężkie młodzieży, ten punkt celowy. Proste zadanie miało. Proste. I dobrze pan pamięta tamten czas? Proszę? Czy dobrze pamięta pan tamten czas? No panie, to bym nie mówił, gdybym nie pamiętał. A nic. Nie, no. Dziękuję. Zdrówka życzymy. Dziękuję również.